PKN Orlen w Polsce osiąga z tytułu sprzedaży pozapaliwowej kwotę rzędu 2 miliardów rocznie. Jeżeli dodamy do tego sprzedaż paliw, to łącznie sprzedaż detaliczna to jest kwota rzędu 20 miliardów rocznie. Więc jeżeli podłożymy pod to procenty, o których na tym etapie wiemy, rzędu 0,7%, 1,3% czy 1,9%, to osiągniemy kwotę rzędu od kilkunastu milionów do ponad 200 milionów złotych. Także czekamy na ostateczne rozwiązania. Zakładamy, że to wpłynie na cały rynek. Wszystkie firmy będą jednakowo obciążone tym podatkiem, także nie powinno to wpłynąć na konkurencyjność PKN Orlen na rynku.